Liga MLS ponownie w szawie fana. Przed nami nie tylko koszulka, ale i 10 ciekawostek o Atlancie United. Subik z dzwonkiem wbij, powiedz o moim kanale znajomym i oglądaj. Atlanta United istnieje od 2014 roku, a od 2017 gra w lidze MLS. Przedtem miasto Atlanta było największą aglomeracją w Stanach bez swojego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przezwisko klubu to 5 pasów. W 2019 roku Forbes uznał Atlantę za najwięcej warty klub w całym MLS. Atlanta United jest też jednym z najpopularniejszych klubów piłkarskich w USA. Ich kibice ustanowili nawet rekordową średnią widzów 52,5 tysiąca na mecz. Drugie pod tym względem Seattle Sounders może liczyć na 40-tysięczne wsparcie na stadionie. Swoje mecze rozgrywają na Mercedes-Benz Arena, który dzielą z klubem futbolu amerykańskiego Atlanta Falcons. Atlanta została mistrzem MLS już w swoim drugim sezonie. W kwietniu 2019 roku Atlanta została pierwszym amerykańskim klubem, który pokonał drużynę z Meksyku w pucharach. Tata Martino, Frank de Boer czy Gabriel Heinze. W tak krótkim czasie istnienia Atlanta miała już kilku znanych na całym świecie trenerów. Złoty gwóźdź to element tradycji klubu. Przed meczem kibice ustawiają się w kolejce, by go podpisać, a potem jest przybijany młotkiem na stadionie albo przez celebrytę, albo najlepszego gracza spotkania. To takie odwołanie do transatlantyckiej linii kolejowej. A patrząc z daleka na tę koszulkę, aż trudno rozpoznać, co to za napisy i co to za drużyna. A jednak tytułowa Atlanta United i jej biały trykot ze złotymi dodatkami. Złote jest więc logo klubu, Adidasa czy też sponsora oraz na charakterystycznych trzech paskach na jednym z ramion. Jak się dobrze przyjrzycie pod światło, to zobaczycie również pionowe pasy na całej długości tego modelu AeroReady. Co ciekawe, na metce logo MLS, a z tyłu bardzo fajny napis Atlanta United ze słynnym złotym gwoździem. Bardzo fajne, szykują się natomiast kolejne odcinki Szawy Fana, dlatego nie zapomnij zostawić suba z dzwonkiem. Dzięki i na razie.